kolejne środki na cyfryzację. Cyfryzacja usług publicznych wkroczyła w życie Polaków jeszcze przed pandemią, ale naprawdę rozwinęła skrzydła i to w błyskawicznym tempie, gdy lockdown był chyba najczęściej powtarzanym słowem na świecie. Rewolucja technologiczna nastąpiła również w województwie podlaskim. Jest to bardzo ważne, w tą stronę świat zmierza, cyfryzacja podąża za nami już od najmłodszych lat. Dzieci przecież też już i na smartfonach, i na różnych innych urządzeniach elektronicznych po prostu już się uczą i często mają większą wiedzą, jak my nawet jako dorośli, także urzędy muszą też za tym wszystkim podążać, bo to przede wszystkim ułatwia w bardzo wielu sprawach załatwianie ich w urzędach, żeby to po prostu było szybciej załatwione, bardziej komfortowo, żeby nie było trzeba oczekiwać w kolejkach. Przecież już możemy i PIT-y rozliczać elektronicznie, ale też i aplikacja mObywatel, wiele różnych usług wprowadzanych poprzez gminy, ale także i powiaty. My jako województwo też staramy się za tym wszystkim nadążać, też zależy nam na tym, żeby właśnie środki europejskie, które są na te cele też kierowane właśnie, żeby gminy też je wydatkowały, co wcześniej tak naprawdę nie było wcale takie oczywiste, bo był przedtem taki większy opór, bo to wiadomo, trzeba serwerownie budować, trzeba odpowiednie osoby wykwalifikowane do tego zatrudnić. Nie tylko Urząd Marszałkowski znacząco poszerzył zakres cyfrowych usług, ale także wsparł mocno lokalne samorządy w przebudowie infrastruktury oraz oprogramowania, mających służyć mieszkańcom w kontaktach z urzędnikami i w załatwianiu codziennych spraw. Korzystając z sieci, nie można jednak zapominać o cyberbezpieczeństwie. O tym również pomyślano. Wiemy, że czasami ten świat cyberbezpieczeństwa bywa niestety wcale nie taki bezpieczny, jakby nam się wydawało. Powinniśmy też zachować bardzo wiele dozy bezpieczeństwa. Nie powinniśmy ufać różnym domenom takim niezarejestrowanym. Także musimy, tak jak w życiu codziennym, tak i w tej świecie wirtualnym, po prostu być bardzo ostrożni. Natomiast sieci rządowe czy te samorządowe, one są w wielkim stopniu zabezpieczone poprzez różne bramki, które nie pozwalają niepożądanym użytkownikom po prostu tam wkroczyć i wykryć jakieś dane wrażliwe. Także mam nadzieję, że możemy czuć się bezpieczni i przez ten czas, gdzie cyfryzacja w Polsce jest jako w jednym z krajów europejskich najbardziej wdrażana w bardzo szybkim stopniu, nie widzimy jakichś tutaj wielkich takich zaniedbań, żeby to gdzieś tam te dane nam wypływały. Także myślę, że tutaj wszystko w tym względzie i nasi obywatele mogą czuć się bezpiecznie. Samorządy otrzymały wsparcie nie tylko w celu zakupu sprzętu czy oprogramowania, ale warunkiem przyznania i rozliczenia projektów było przeszkolenie pracowników urzędów miast i gmin właśnie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wciąż też można składać wnioski o wsparcie wzmocnienia cybernetycznego wszystkich jednostek samorządowych w województwie. To program adresowany do 115 gmin, 17 powiatów, w tym 3 miast grodzkich. Tym razem na realizację Urząd Marszałkowski przeznaczył 65 milionów złotych. Wysokość grantów uzależniana będzie od liczby mieszkańców, zamożności aplikującej jednostki, ale już wiadomo, że będą one wynosić od 200 do 850 tysięcy złotych. Do wkładu własnego zobowiązane będą tylko najzamożniejsze samorządy. Suwalszczyzna to teren, który ma w zakresie informatyzacji i dostępności usług cyfrowych sporo do zrobienia. I to nie tylko w urzędach. Swoje plany ma także rząd. Takim naszym bardzo ważnym priorytetem jest pokrywanie białych plam. Wiemy, że także w naszym województwie, a także na Suwalszczyźnie są ciągle miejsca, gdzie ten dostęp do szerokopasmowego internetu czy do zasięgu telefonii komórkowej wymaga poprawy. I to jest taki strategiczny cel. Chcemy tutaj naprawdę wyłożyć rekordowe środki na to, żeby mieszkańcy także mniejszych miejscowości mogli cieszyć się po prostu dobrym zasięgiem. Nowa perspektywa dla Podlaskiego. Samorząd Województwa Podlaskiego rozpoczął realizację cyklu spotkań informacyjnych na temat funduszy europejskich dla naszego regionu. Pierwsze z nich odbyło się w Suwałkach. W ocenie Departamentu Rozwoju Regionalnego Suwalszczyzna do tej pory znakomicie wykorzystywała europejskie pieniądze. Z dużym powodzeniem skorzystaliście Państwo z funduszy unijnych w poprzednich latach, czego przykładem są liczne inwestycje zrealizowane w ramach programu regionalnego czy programów transgranicznych. Ta ocena wynika z twardych danych. Do subregionu suwalskiego z tak zwanego starego RPO wpłynęły środki o wartości, myślę, że to warto podkreślić, ponad 900 milionów złotych. Wygenerowały one inwestycje i projekty o wartości 1 miliarda 400 milionów
tylko za okres 2014-2020. Zrealizowali Państwo w obrębie subregionu suwalskiego 1170 projektów. Teraz kolejna perspektywa finansowa otwiera kolejne możliwości. Zintegrowane inwestycje terytorialne powstają bowiem nie tylko w Białymstoku, ale także w Suwałkach i w Łomży, o co zawsze zabiegali mieszkańcy tych terenów. Suwalski ZIT obejmie swoim zasięgiem miasto i gminę Suwałki. Korzyści z tego rozwiązania jest wiele. Macie Państwo zarezerwowaną pulę pieniędzy na inwestycje i uprzywilejowaną pozycję przy aplikowaniu o wsparcie z programu regionalnego czy z programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. W pełnej puli znajduje się 1 300 000 000 euro. Trafiają jednak one nie tylko do utworzonych niedawno tzw. ZIT-ów, ale o fundusze będą mogły się ubiegać również pozostałe samorządy i inne podmioty. Środki inwestycyjne z tego programu będą dostępne w postaci pożyczek. Ja mówię o pożyczkach, które często są do spłaty przez okres 10 lat z okresem rocznym karencji, wakacji kredytowych i bardzo często oprocentowaniu, gdzie najwyższy poziom tego oprocentowania to jest 2%. Będzie z nich mógł korzystać także sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który dostanie szansę na wdrożenie lub rozwój cyfryzacji lub innego rodzaju innowacji. Tu pojawi się również nowość, wejścia kapitałowe. Ich ideę wyjaśniła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Obejmuje się udziały w firmie, dzięki temu firma ma środki do wzrostu. Po tym jak firma się rozwija, staje się coraz większa, prężna, wtedy co dopiero wycofuje się to udziały. Środki inwestycyjne będzie można nadal wykorzystywać w sposób, który wyraźnie wpływa na skok cywilizacyjny regionu. W drogi, w środowisko, w termomodernizację, a więc też i w kulturę. No, to jest spektrum wielu, wielu działań. Oczywiście będą to też dotacje, ale tak jak też już dzisiaj na tym spotkaniu mówiliśmy, będą to też pożyczki, a więc to będzie komponent łączony, którego wcześniej nie było, bo dotacyjno-pożyczkowe, ale też dotacyjno i pożyczko, dotacje i pożyczki będą oddzielnie, także wszystko da się to jakoś połączyć i złączyć, także mam nadzieję, że to jak najszybciej będzie funkcjonowało. Najszybciej wystartują nabory na projekty dotyczące cyfryzacji i innowacji. Jak zapowiedziała Joanna Sarosiek, możliwe stanie się to w 4 kwartale bieżącego roku.